Psalm 122 jest jednym z 15 psalmów tak zwanych pielgrzymich, psalmów stopni. Jednym z psalmów odmawianych przez pielgrzymów zmierzających do Jerozolimy, wchodzących po stopniach już na świątynne wzgórze. No i pielgrzymi idą z radością. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Świątynia jest miejscem szczególnej obecności Boga. Pielgrzym zmierza do Jerozolimy właśnie po to, żeby przeżyć swoją jedność z Nim. Szuka takiej świętej przestrzeni, w której mógłby doświadczyć tego, kim jest w relacji z Panem Bogiem, gdzie mu nic nie zagraża, ani jego wierze, ani jego po prostu życiu. Tak może poczuć się u siebie w obecności Pana Boga. Całe nasze życie jest pielgrzymowaniem. Nie ma takiej świątyni na tym świecie, gdzie żebyśmy w pełni przeżywali właśnie to, do czego tęsknimy. Ale odnajdujemy takie miejsca, odnajdujemy taką przestrzeń, taką wspólnotę z innymi, gdzie jako pielgrzym możemy poczuć się tak, zatrzymujemy się, by już dzisiaj w jakiś sposób przeżywać to, do czego ostatecznie jesteśmy przeznaczeni. Nie po to, żeby zatrzymać się tu i teraz, tylko żeby umocnić się w tym przeżywaniu życia jako pielgrzymki.